Dzień dobry, sierżant Koniuszko, Państwowa Straż Pożarna. Co tu się stało, panie sierżancie? Stała się straszna rzecz, doszło do wypadku. O. Ja dzisiaj na zmianie miałem dwóch młodych strażaków, ale jeden uciekł, a drugi za bardzo nie wie co robić, bo nie jest nowy w pracy, jest w szoku. My próbujemy ogarnąć sytuację, sytuacja jest poważna, siły i środki są niewystarczające, a tu jakieś wesele jest i posiłki nie mogą nas ciągnąć. Ja mam prośbę, bo ja też się bardzo denerwuję, byście może nam pomogli trochę. Ja nie mogę ciąć, bo ja dzisiaj jestem po służbie. Nie, najpierw trzeba pojechać, co z nogą ma. Mamy rękawiczki, chłopaki. No, tu jest Halina, ona też nie jest urodziwa. Ale to dobry człowiek. Też ma coś, rękawiczki, bo to bezpieczeństwo przede wszystkim. On ma chyba coś z nogą. Prawa noga mnie boli. A to naprawdę lewa, bo to jest prawa, jak on leży na plecach. Jak leży na brzuchu, to jest lewa. O matko, jak mnie boli. My to próbowaliśmy ustalić, ale... Tyle tych nóg. I tak Haliną by się też ktoś zajął, bo ona cierpi. Przestała krzyczeć z bólu. Halina cierpi, bo brzydko. Boli ręka! Zus jej zabrał rękę i ją boli. Alinka śmiała się w swojej ręce, się zobaczymy jak poszyjców dostaną. My na wesele jedziemy, a tu z lewo na wesele. A pani to chyba w straży gdzieś pracowała kiedyś, widzę. Takie dobre ruchy, wszystko elegancko, według procedur. Łamaj, jak mi Alinka, jak mi dobrze, nic się nie robi. Czy tobie mi to nie było dobrze? Ale głowa mi nie boli! Nie boli. Na wszelki wypadek będzie bezpieczniej. Super, widzę, że Państwo pomoc medyczną ogarnęli. Zostają elementy ratownictwa technicznego do ogarnięcia. No, tu może młodzi strażacy mamy ze szkoły, by nam pomogli wyciąć na wiatr. Głowa mnie nie boli. Poproszę strażaka młodego, że się Halina zajął. Tego też by jakoś wytargał. No, jakoś by go wytargał. Jakkolwiek. Super! Będzie żył! Proszę, wiesz na najbliższy car Marciniaka! Halina, uciekamy, policjancie! Wszyscy wróżę! Generalnie byłoby już po robocie, ale droga nieprzejezdna. My mamy sprzęt odpowiedni, tylko za bardzo nie wiemy, co z nim zrobić. Gdzie jest piła spalinowa? Nie wiem, może byście kolegę namówili, on pierwszy dzień w robocie, on się wszystkiego boi. Co prawda on już kiedyś ciął tą piłą. Pokaż jak ciąłeś piłą. Pokaż. Mu trzeba paliwa. Ale tak to powoli szło, że nie dało rady. Też nie wiemy co jest grane, no. Nam się już woda mineralna skończyła, mówię szczerze, my tu 4 godziny stoimy. Może by coś to pomogło poszło, cokolwiek. Bo my nam piła spalili nawet. Odpalisz? Nie, ale nie, bo ja odpal, no. Może odpali.
Pani nie będzie chciała pani. Nie da rady. Nie będzie. Dobrze, nie jest ręce kołami. Tak. Ale my to potniemy, że państwo są dobrzy. Dajcie piłę. Dobra. Zasuwaj. Jemu to trochę zajmie. Ja bym sugerował, żeby go czymś wzmocnić dodatkowo. Damy radę? Nie, bo to młodzież, my nie możemy ich rozpijać za bardzo. On już się pali do roboty. To damy radę coś wymyśleć? Damy, zaraz przyjdzie. No to dobrze. To może my większą piłę weźmiemy, będzie szybciej. Weźcie. Daj większą. Dajesz. O! Ja myślę, że za 2 godziny będzie po akcji. Nie, za 2 godziny to tylko. Takie zbiegowisko trochę się zrobiło, no ale co zrobić? Zaraz drogówka przyjedzie. My mamy też sposoby na nich i oni też chętnie coś tu pomogą. Dzięki. My dzięki. Wzmocnimy jego też, kolegę? O, proszę. Łe, no to dobrze. Tak już jest tak, to chyba możemy zakończyć akcję przesunąć ręcznie, co? Damy radę? Damy radę? Ale myśmy się w kupę zebrać, nie? Dacie radę. Ale co tak jednoczy najbardziej, solidaryzuje z narodem? Tak? No ale to mamy zobacz. Wyśmienicie. Dobrze, że autokaskę mamy. Tak jest. No to coś możemy powiedzieć, że życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i że pewnie będziemy widzieć się na jednej akcji, z czego bardzo się cieszymy. A teraz, jeśli pozwolicie, my się szybko spakujemy i ślicznie, alarmowo odwieziemy was tam, gdzie trzeba. Będziemy się na Holi!